Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Na początek bardzo dobra wiadomość, Ruch Dobrobytu i Pokoju ma zarejestrowany komitet wyborczy wyborców. To jest bardzo ważne. Komitet wyborczy wyborców. To jest to, proszę Państwa, o czym wszyscy marzymy. Ci, którzy już wielokrotnie mówili nie partiom politycznym, później się okazało, że jednak za partią polityczną, ale tylko ze względu na mniejsze zło, dziś już nie będą mieli żadnej wymówki. Do Europarlamentu startuje organizacja złożona ze zwykłych obywateli, takich jak właśnie ta osoba. Nie lubisz PiSu? Nie musisz głosować na Platformę. Nie lubisz Platformy? Nie możesz nie zauważyć, że jest komitet obywatelski, komitet prawdziwy obywatelski, wyborczy wyborców, to tacy ludzie jak ty. Więc wybierz swoich, zagłosuj na siebie, a może nawet wystartuj z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Dziś wszyscy Polacy mają wybór. Albo kierując się podpowiedziami mediów głównego nurtu i tej pieprzniętej części antysystemu, zagłosuj znowu na jakieś tam partie albo na cuda na kiju. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu naszego pełnomocnika wyborczego. W tych wyborach jest to pan Tomasz Chuchała. W poprzednich wyborach byłem ja. Mamy już jakieś rozeznanie. Już byliśmy w stanie się sprawdzić w Ruchu Dobrobytu i Pokoju. O ile na początku, no jeszcze nie wiadomo kto jest kto, tak dziś już pewne funkcje można dzielić, powierzać osobom zaufanym. Pan Tomasz Chuchała jest osobą poważną. Nigdy ja osobiście nie złapałem go na żadnej głupocie. Bardzo taktowny, ostrożny człowiek i bardzo uczynny. Nie zawiedzie nas, nie mam żadnej wątpliwości. I tu zrobiono nagranie, nasi koledzy zrobili nagranie z Państwowej Komisji Wyborczej, spod Państwowej Komisji Wyborczej. Dźwięk trochę słaby, słychać otoczenie, słychać jeżdżące samochody, a nawet jakieś ptaszysko próbuje zagłuszyć. Nic to, to jest ta fajna informacja. Witam wszystkich serdecznie, społeczność Grupy Dobrobytu i Pokoju. Jak zwykle stanęła na wysokości zadania, złożyliśmy dokumenty, komisja przeliczyła głosy, także mamy to, czekamy tylko na posiedzenie komisji, żeby nam wszystko zatwierdziła i ruszamy ze zbieraniem podpisów pod listami. I właśnie nastąpiła ta chwila, że Państwa Komisja Wyborcza, no, już się chyba mniej system boi Ruchu Dobrobytu i Pokoju, dla systemu też to była wielka niewiadoma, nie wiadomo jaki wynik osiągnął, ale że zarejestrowaliśmy w ostatnich wyborach do Sejmu 11 okręgów, to najprawdopodobniej, dajmy im po dwóch dobach, nie trzymajmy ich czterech dób i mamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczych wykaz dotychczas zarejestrowanych komitetów, jest ich dotychczas 6, przy czym pozycja 1, partia polityczna 2, partia polityczna 3, partia polityczna 4, partia polityczna 5, partia polityczna 6, partia polityczna 7, szczęśliwa siódemka, proszę Państwa, wyborcy, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Partia polityczna jest własnością państwa. Jest własnością systemu, tak dokładnie to analizując. W partii politycznej politycy, którzy rządzą krajem, gdyby chcieli dokonać różnego rodzaju sabotaży, to nie mają z tym żadnych problemów. Mogą to zrobić, bo partia musi się pewnych zasad trzymać, a te zasady po to zostały stworzone, żeby w razie czego, jak taka partia zagrozi, móc ją przejąć, wypchnąć założycieli, a w ruchu się tego zrobić nie da. To jedyna sensowna, wolna formuła, a przede wszystkim rzeczywiście oddolna. Zapraszam do uczestnictwa w Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, przydacie się wszyscy. Właśnie rusza akcja zbierania podpisów na listach poparcia dla naszych kandydatów w poszczególnych okręgach europarlamentarnych. Tych okręgów jest w Polsce 13. Nie jest dużo. W mojej ocenie zbierzemy te podpisy, ale proszę Państwa, musimy od pierwszego dnia zabrać się za
zbieranie tych podpisów. Czasu naprawdę nie ma aż tak dużo. Mamy naszą stronę www.kwwrdip.pl. Możecie Państwo wpisać do okienka Google'a kwwrdip, wcześniej www.kwwrdip i Google sam Wam to znajdzie, a potem tylko kliknąć. I wyświetli się strona główna, ja już to pokazuję. Prosta strona tutaj, nie ma żadnego zamętu. I pierwszy link to jest lista udzielenia poparcia kandydatom na posłów do Parlamentu Europejskiego 2024 i łapką myszki kursora klikamy w ten napis. Pokazuje nam się wykaz okręgów. Okręg numer 1 to województwo pomorskie z siedzibą w Gdańsku, 2 kujawsko-pomorskie z siedzibą w Bydgoszczy i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim nad tą listą okręgów jest taki napis lista udzielenia poparcia kandydatom. Klikamy w to pobierz. Tu się nam w górnym prawym rogu pokazała takie okienko, taka zakładeczka. Klikamy w tą zakładkę i mamy już ten formularz, który jest najważniejszy. Proszę Państwa, bez tych podpisów nie będzie skutecznej kampanii wyborczej. Absolutnie. Poprawimy jedynie wynik, polepszymy go. Ale to chyba nie o to nam chodzi, prawda? Chcemy mieć realny wpływ na procesy Europarlamentu i naszego państwa, a przede wszystkim głos z mównicy rozsądny, czyli przekonujący głos za pokojem i dobrobytem. To są dwie najważniejsze sprawy. Jesteśmy w stanie odpowiednią mową wpłynąć. Może nie na tych ludzi w Europarlamencie, może nie na tych ludzi w polskiej polityce, ale na tych wszystkich, którzy są ich wyborcami, żeby i obywatelami, żebyśmy to szaleństwo, które w tej chwili jest związane z pompowaniem wojny, wyhamowali. Gdy już otworzymy ten formularz, no to mamy tutaj w prawym górnym rogu ikonę drukarki. Drukujemy tyle kopii, ile chcemy. Różne są metody drukowania. Wymieniajcie się Państwo tymi formularzami. Jak nie dacie rady sami, idźcie gdzieś do jakiegoś punktu kserograficznego, do znajomego poprosić, do firmy informatycznej, do urzędu znajomego poprosić, do jakiejś zwykłej nawet firmy, to Wam te karty oddrukują i starajmy się zbierać podpisy. Proszę Państwa, na razie zbieramy podpisy, maksymalnie dużo czasu poświęcamy, ile się tylko da. Lepiej teraz, na początku tego okresu zbierania podpisów, troszkę więcej czasu poświęcić, żeby później był ten spokój, ten fajrant. Jak zbierzemy podpisy, to będziemy mogli pomóc okręgom, które nie nadążają. Aczkolwiek spodziewam się tutaj całkiem fajnego wyniku. Te okręgi są tak podzielone, żebyśmy dali radę zebrać podpisy. One są wyśmienite pod taki właśnie komitet jak nasz. Te mniejsze nie mają żadnych praktycznie szans. I za niebawem powiem, co dalej z tym robić, ale gromadźcie na razie podpisy, zbierajcie podpisy. Parę dni, dzień w dzień będę naciskał, w programach musisz to wiedzieć, żebyście zbierali Państwo podpisy, bo to jest bardzo ważne. Tych wszystkich z Państwa, którzy nie lubicie mojej osoby, nie darzycie sympatią Ruchu Dobrobytu i Pokoju, aczkolwiek oglądacie, bo tu są poważne, mądre treści, możecie błyszczeć w towarzystwie tą wiedzą. Nawet jak się nie zgadzacie, to po co oglądacie? Znaczy, że was mózg jest tak skonstruowany, że ciągnie was do logicznego myślenia. Ale to chwila, jak Mezo śpiewał, mogę cierpieć, znosić te ciernie na głowie, aż pewnego dnia powiesz Maciak, mój człowiek. Czyli DIP, to są moi ludzie. Proszę Państwa, fantastyczne środowisko. Szczególnie w tych okręgach, które zebrały podpisy. Tam koledzy, koleżanki poważnie potraktowali Ruch Dobrobytu i Pokoju. Pousuwali kogo trzeba, bo byli ludzie, którzy brudzili. Byli ludzie, którzy mieli poprzestawiane klepki w głowie. Oczyszczamy ruch z takich ludzi i jest naprawdę coraz lepiej. W Europarlamencie będziemy mieli szersze okręgi niż
wcześniej te okręgi wojewódzkie, więc będziemy mogli się całkiem nieźle zintegrować. Najważniejsze są podpisy. Wszelkie inne akcje, proszę Państwa, na półkę gdzieś wysoko odłożyć, bo one są nieważne. Jak wygramy wybory, jak dojdziemy do mównicy, to wszystko się ułoży. To się da. Ludzi można przekonać sensownymi i logicznymi argumentami. Wcześniej my tu w Ruchu Dobrobytu i Pokoju, czy w programie Musisz to Wiedzieć, obstawiliśmy różne, no, z racji mniejszego zła, różne inne opcje, a dziś, zobaczcie, dziś jesteśmy w nowym tworze i dobrze nam, i dobrze, coraz lepiej w każdym razie. Tak więc to tyle tego wstępu, zbieramy podpisy, a ja przechodzę do bieżących wydarzeń. I na początek, proszę Państwa, informacja z Rosji, od wielu dni podawana, wybory w Rosji trwają kilka dni, zdaje się 3 doby, i wszędzie, we wszystkich polskich mediach słyszę, jak w Rosji oszukano wybory. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. Po co nam, Polakom, taka zmasowana informacja, nawet gdyby była prawdą, o tym, że wybory w Rosji są, że są sfałszowane? Po co nam jest ta wiedza potrzebna? Proszę Państwa, ja dziś zwołałem konferencję prasową jako kandydat na prezydenta miasta w sprawie zmarnowanego 1 000 000 złotych podatników. To chyba by była ważniejsza informacja nawet na forum ogólnokrajowym. Nie. Mamy wiedzieć, że w Rosji jest źle. No to jak jest źle? Niech nam tutaj pani, która nagrała TikToka, pokaże. Tu do wszystkich polskich przedsiębiorców, ale to też, proszę Państwa, dotyczy i pracowników. Analogicznie te składki na ubezpieczenie społeczne, tak, tak zwany ZUS, są dla pracowników. Posłuchajcie minutki. Rzeczywiście idzie się wściec. Dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Tu trzeba załadować, ja już załadowałam. Kto ma słabe serce, proszę odejść od telewizora albo wziąć środki uspokajające lub chusteczkę, bo moja koleżanka w Gdyni ryczała, bo miała bardzo wysoki dług w ZUS-ie. 2023 rok, strachowe wznosy, OPS, to jest obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, OMS, to jest obowiązkowe ubezpieczenie medyczne, wynosi przy dochodzie do 300 tysięcy rubli, to znaczy przy dochodzie rocznym do 15 tysięcy złotych. Te wszystkie składki zdrowotne wynoszą 45 842 rubli, to jest około 2250 zł na rok. Na rok. Przy czym on nie wypełnia żadnej deklaracji, on nie wypełnia DRA, CRA i tak dalej, i tak dalej. On musi zapłacić tą kwotę w ciągu całego roku. On może zapłacić do 1 stycznia, może zapłacić do 31 grudnia, on może płacić codziennie jakąś tam część tego funduszu, tego ZUS-u. Bez żadnej, i wot on przychodzi i dostaje tylko ten papier. Wot ja. Słyszeli Państwo, około tam 170-160 zł jest składka ubezpieczenia dla ludzi, którzy w Polsce uchodziliby za dość zamożnych. 15 tysięcy dochodu miesięcznie. Ale najważniejsze, to co mi najbardziej się podobało, to, że nie ma tej całej biurokracji. Miesiąc, miesiąc musimy wypełniać mądre formularze, mądre rubryki, a człowiek w Rosji może tylko sobie to konto uzupełniać do 2000 zł, żeby na rok wpłacił i pasuje. Jaki przerost biurokracji mamy, przyznajcie Państwo, to się w głowie nie mieści. To jest to, o czym wielokrotnie w programach Musisz to Wiedzieć mówiłem, że a po cholerę my płacimy ten abonament za telefon. Proszę Państwa, te firmy zagraniczne, które przejęły polską telekomunikację, nie tylko, to one nas traktują już jakimiś złodziejami. Miesiąc, bo ci wyłączę telefon. Miesiąc, bo ci zablokuję tam usługę. Proszę Państwa, to jest jakiś koszmar. W Chinach internet raz na rok. Po co tyle biurokracji? To, proszę Państwa, pani Debbie Thomas, to
Ciekawostka. Młodzi ludzie nie mogą pamiętać. Ja wtedy miałem 16 lat. W 86 roku olimpiada, ta zimowa, w konkurencji jazda figurowana na łyżwach, wygrała Debbie Thomas, reprezentantka Stanów Zjednoczonych. I ona, proszę Państwa, zrobiła, jak już zdobyła Mistrzostwo Świata, wcześniej mistrzem Stanów Zjednoczonych została, zrobiła pokaz mistrzów. Po tych rankowanych konkurencjach popisy były łyżwiarzy. Dziś jakby to jest normalne, ale wtedy, w 86 roku, gdy Debbie Thomas zaczęła jeździć, przewracać się na tych łyżwach, wpadać na bandę, poprawiać sobie majtki nawet, koneserzy rżeli ze śmiechu, bo znali tę łyżwiarkę, wiedzieli, że jest wybitna. I ta ciemnoskóra Debbie Thomas w oczach moich, jako 16-latka, dziś młodzi dojrzewają szybciej, są mądrzejsi oczywiście od nas w tamtym wieku, wydawała się, proszę Państwa, dyletantką. Ja na to patrzyłem jako dziecko i mówię, co za guła, co to w ogóle jest? I dopiero uświadomił mi to komentator, proszę Państwa, niech Was tutaj zmysły nie zwodzą, żeby tak źle jeździć, to trzeba być naprawdę prawdziwym mistrzem. I uwierzcie mi, to co z nami oni robią, to nie jest przypadek, oni nie są głupi. Żeby tak nam komplikować życie, tak wyciskać podatki, to trzeba chcieć. To dokładnie trzeba chcieć. To też chciałem nam uświadomić. Proszę Państwa, fantastyczny system. I teraz wracamy do tych wyborów w Rosji. Czy my uważamy, że taki Rosjanin to on liczyć nie potrafi i nie widzi, jaka jest różnica w prowadzeniu działalności, w utrudnieniach? Oczywiście, że widzi. No to jak widzi, to co? To będzie sprzeciwiał się władzy, jak widzi, że tam jest lepiej, czy będzie za tą władzą? Przemysła, to jest jakaś głupota. Oni, ci ludzie, którzy nami zarządzają, ci wszyscy eksperci za dychę, oni nam robią pranie głowy. Ja nie wierzę, że oni są tacy głupi. To trzeba naprawdę chcieć, robią to z premedytacją, próbują we wszelkich aspektach życia nas nabuntować na Rosjan. Z jednej strony mówią, że cały naród rosyjski odpowiada za coś, a potem litują się nad tym narodem, wciskając nam, że naród rosyjski jest mądry, niech głosował na Putina, on musiał oszukać wybory. Oni, gdy będziemy ich słuchać, spowodują bardzo poważne zmiany w naszych mózgach. Możemy, przepraszam, ale ześwirować. To jest czysta schizofrenia. Powtarzam, profesor Kępiński, wybitny polski psychiatra, w jednej ze swoich książek napisał, że długotrwałe przebywanie ze schizofrenikiem bez profesjonalnego, zawodowego przygotowania psychiatrycznego grozi przejęciem schizofrenii. Więc, proszę Państwa, nie słuchajcie tych treści. Ja naprawdę, tam nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Jeden, drugi, trzeci. Ze znajomym rozmawiałem. Mówi, jak to dobrze, że kiedyś tam nie chciano mu dać telewizora na raty. Człowiek zaradny, zarabia, ale wymyślił sobie 70 parę cali telewizor. No i pani w markecie mu powiedziała, że nie ma zdolności kredytowej. No to powiedzieli, to my tam przyjdziemy kiedy indziej i stwierdzili, a w zasadzie po co nam ten telewizor? I od tego momentu, mówi, uwolnił się od tych schizofrenicznych, naprawdę wkurzających treści. Proszę Państwa, to dzięki właśnie mediom, dzięki tym pozornie eleganckim ludziom, przemawiającym do nas, wciskającym nam głupoty, to właśnie przez ich robotę my się wszyscy ze sobą żremy. Właśnie przez to. Odrzućcie te treści, tam naprawdę nie ma nic ciekawego. Wszystko sobie znajdziecie w wolnym internecie, choć coraz więcej tutaj też puszczają agentów, którzy chcą nam pomieszać w głowie. A jak są wybory w Rosji przedstawiane właśnie w mediach, choćby tych elektronicznych, internetowych, to już Państwu pokazuję. Wirtualna Polska. Tak wyglądają wybory w Rosji. Proszę Państwa, tak wyglądają wybory w Rosji. Czyli pewnik. Bulwersujące nagranie. I mamy jakieś nagranie, proszę Państwa, to jest fotomontaż, bo tu jest zdjęcie, do którego jest wklejone inne zdjęcie.
To zdjęcie rzeczywiście pewnie pochodzi z normalnego lokalu wyborczego, bo tu jest mnóstwo przedłużaczy, to nie wysilaliby się, żeby taką inscenizację zrobić. Urna, która jest przezroczysta, my długo czekaliśmy na przezroczyste urny, na kamery cały czas czekamy, a tam są kamery w lokalach wyborczych. Bielsat, proszę Państwa, Bielsat to oznajmił, Wirtualna Polska po nim powtórzyła. Bielsat, proszę Państwa, Bielsat jest częścią telewizji publicznej. Składamy się, żeby te fejki, te bzdury kłócące nas z Białorusią, kłócące nas z Rosją i innymi, kto tam na celownik, kogo nie lubią akurat kapitaliści z Wall Street, to akurat tych atakuje Bielsat. Taki przypadek. W sieci pojawiło się nagranie z uzbrojonym wojskowym, który sprawdza kabiny do głosowania. I mamy taką scenkę, proszę Państwa, tutaj odstawioną. Ja to Państwu pokażę. Że tutaj niby jakiś facet głosuje, tu niby drugi głosuje, a tu podchodzi, proszę Państwa, niby rosyjski żołnierz, bez żadnych naszywek, nie wiadomo, który batalion, który pułk, jaka formacja, w kominiarce, przecież nie musi siedzieć w tej kominiarce, ale wchodzi tam, bo tak zamarzyście wchodzi, wiecie, tak radykalnie i coś tam mówi, na kogo trzeba głosować, znaczy, że na Putina. Ktoś zdążył kamerę, proszę Państwa, ustawić, tak? Przypadkiem? Nie, dziwna sprawa. Rosjanie znaleźli to miejsce. Okazuje się, że to jest fake nakręcony przez Ukraińców, zdaniem Rosjan. I druga scena z tego samego lokalu. Jak tu pojmali kogoś, ktoś źle głosował. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie widać twarzy tych tu rosyjskich żołnierzy i nawet nie ma twarzy tego pojmanego. Akurat taka scena została wykradziona. Gdzie jest całość nagrania? To by bardzo uwiarygodniło, jak tłumy tam przychodzą normalnie i głosują. Takie mamy dwa fragmenciki i na podstawie takiego fejku, proszę Państwa, z doświadczenia mojego dziennikarskiego, to jest fejk. Gdyby była całość nagrania, bo jak ktoś wykradł, to dysponował dostępem do komputera, przegrać to na pendrive, to proszę Państwa, to jest jak splunąć, to jest 5 minut i mamy cały dzień głosowania, ale nie, mamy tylko te dwa fragmenty. Gdzie więcej? A gdzie twarze tych ludzi? Rosjanie sprawdzili, mają tam mnóstwo swoich rodaków na tych terenach i ich zdaniem jest to fałszywa komisja wyborcza w obwodzie chmielnickim. Pokaz dla kretynów, jak to Rosjanie opisują, i rzeczywiście, proszę Państwa, to jest tak siermiężne, że aż zęby bolą. Najważniejsze jest pokrycie wszystkiego rosyjskimi godłami, że to, no, proszę Państwa, mundury mają, bo mnóstwo tych ludzi wzięli do niewoli, żaden problem, takie mundury nawet chyba na polskim Allegro można dostać, to żaden problem też zrobić. No, to zabawne dla Ciebie i dla mnie, ale te filmy są pokazywane na Zachodzie jako prawdziwe, a oni poważnie myślą, że to są prawdziwe filmy. Poszedłem na wybory i zastrzelili mnie. Proszę Państwa, Rosjanie sami pokazali nagrania, które też uważam, że mogą być fałszywką, w sensie, że upośledzeni psychicznie ludzie dostali jakieś tam podszepty, bo im tam głosy w głowie mówią, weź tu farbę, wlej do urny. I to, proszę Państwa, to w rosyjskich mediach poszło. Podeszła kobieta, wlała farbę do urny, a druga tam rzuciła butelką, jest to nagranie plastikowo, myśląc, że to rozbije, a jeszcze jedna osoba tam podpaliła lokal wyborczy, ale to proszę Państwa, sami Rosjanie to opublikowali, ale to się w głowie nie mieści. Przecież nikt by nie chciał mieszkać w takim kraju, gdyby tak rzeczywiście było. To no, przekoksili, ale
skoro ci wszyscy eksperty ci mówią, że tak jest źle, tak jest źle, to proszę Państwa, to jest ten przypadek, kiedy ktoś puszcza kłamstwa o kimś, potem sam w nie wierzy, przyzwyczaja się do tego stanu rzeczy, a potem znowu zmyśla dalej i tak powstaje legenda o siedmiogłowym smoku, którego zrobili ze zwykłego człowieka, tak? Muszą ciągle dołożyć jakąś nową sensację. No tak właśnie jest z tymi propagandystami, ale to już jest taki profesjonalny poziom zatwardziałych fałszerzy. Szkoda, że polskie media nie mówią, jak jest z kolei na Ukrainie, bo to jest bardzo, bardzo przemilczane. Ja Państwu pokażę, jak jest na Ukrainie, żebyśmy wiedzieli, jak może być w Polsce, jak dalej będziemy słuchać tak agresywnych polityków, którzy sami na front nie idą. Tak jak to było na Ukrainie. Pamiętacie Państwo, pokazywałem, jak się tworzyła ta piosenka Baćko nasz Bandera, jak to dzielnie parlamentarzyści ukraińscy śpiewali, a potem co? A potem zwykły człowiek szedł na wojnę. Tak będzie z polskimi rolnikami. Tych pierwszych będą wybijać ich dzieci. Nie mam żadnej co do tego wątpliwości. No ale głosują jak głosują, proszę Państwa. Spotkała mnie blokada. Jechaliśmy na rejestrację naszego komitetu. Paliwa było na styk, dosłownie na kilka kilometrów. Nikogo to nie interesowało. Poszedłem do tych ludzi i mówię, dlaczego nie protestujecie pod domami polityków? Proszę Państwa, udawali, że nie słyszą. Udawali, że nie słyszą. Pytam dalej, dlaczego protestujecie w niedzielę? Przecież tiry zachodnich korporacji nie jeżdżą w niedzielę, bo tiry nie mogą jeździć w niedzielę. To oni powiedzieli, bo w niedzielę panicze wracają z wyjazdów weekendowych. Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. Dzieci w samochodach, ludzie sikali do rowów, mężczyźni, bo kobiety nie mogły i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle ich nie ruszało. Zacząłem z nimi rozmawiać, przekonywać. Pod koniec jeden z nich, ten, który tam kieruje, zapisał dane, jakby zrozumiał. Proszę Państwa, tylko pod domami polityków. Nie niszczmy, proszę Państwa, wszyscy ich kleli. Te statystyki, że 70% popiera, to jest, proszę Państwa, to jest fake. Ja tego w ogóle nie widziałem. Zrobili na jednej jezdni kilkukilometrowy korek przez godzinę. Niemożliwe, żeby to się ludziom podobało. W związku z tym, już dziś zapowiadam, za moment rolnicy będą brani na front i będą brani na front, a miastowi wtedy powiedzą, dobrze im tak, bo oni nam zatruwali życie. Proszę Państwa, w tej chwili trwa strajk generalny rolników. Zawsze, wiecie, jesteście świadkami, zawsze broniłem rolników. Choć wiedziałem, że to nic nie da, bo ich świadomość społeczna jest mniejsza niż miastowych, ale miastowych też niczego sobie, bo jak głosują na Lewicę czy Platformę, to proszę Państwa, no sorry, to niczym się nie różnią od tych nieuświadomionych. No i będzie tak, że będą sami zostawieni sobie i nic nie zrobią. Patrzcie, tutaj żandarmi z wojenkomatu przyszli do rolnika ukraińskiego, do traktora na pole weszli, żeby go zwerbować. Dzień dobry. Co się stało? Zepsuł się traktor. Dawno byłeś na komisji? Już jestem zarejestrowany, ale dawno? Już jestem zarejestrowany. Czego się boisz? Nie boję się. A potwierdzenie jakieś masz, że jesteś zarejestrowany? Przy sobie nie mam. Proszę Państwa, wszystkich łapią. Lindsey Graham to ten podły człowiek, który był w Kijowie już kilka razy, który cieszył się, że wydali w Stanach Zjednoczonych pieniądze na zabijanie Rosjan. Pamiętamy tę zmanipulowaną przez Ukraińców wypowiedź, ale de facto on to powiedział, on do tego dążył. Ja przypominam, że Lindsey Graham jest potomkiem właścicieli niewolników. On przyjechał na Ukrainę z rosyjskich mediów. Oni tam mają, proszę Państwa, jeszcze się mi nie zdarzyły w takich sprawach, żeby to były fejki, te informacje z Rosji. Dużo fejków puszczają, ja Państwu tego nie puszczam, bo po co? Myślę, że te
to nagranie z owijaniem szczotki polską flagą to fake. Aczkolwiek Ukraińcy są już bardzo negatywnie nastawiani do nas, a my do Ukraińców. W każdym razie przyjechał Lindsey Graham i mówi, że trzeba poniżej 25 roku życia. Proszę Państwa, za moment Ukraińców nie będzie. Za moment Ukraińców nie będzie. Jeszcze troszkę, jeszcze niech ta wojna potrwa, a potem my, a potem my. I wydaje mi się, że jesteśmy strasznie kłóceni. Byłem w Warszawie w miniony poniedziałek. Tam w okolicach Pałacu Kultury jeździ na wózku inwalidzkim bez nóg potworny człowiek. Potworny człowiek, zły człowiek. Niemal bym go zabił, przejechał samochodem, jeździ sobie po jezdni jak chce. A później na tym wózku inwalidzkim podjechał, byłem kupić papierosy, podjechał pod dworzec centralny, stali Ukraińcy, młodzi Ukraińcy, w zasadzie to nawet nie wiadomo, kim oni byli, proszę Państwa. On pod nich podjechał, jak on ich wyzywał, jakie on rzeczy wygadywał, to się w głowie nie mieści. Jakby mu ktoś zapłacił za sianie tej nienawiści, proszę Państwa, a oni mu się zaczęli odgryzać. Stanąłem w ich obronie, bo widzę, proszę Państwa, wiecie, że nieraz mam jakieś przeczucie, bo widzę, że jest kombinowana wojna domowa między nami a Ukraińcami na terenie Polski. Jako wentyl bezpieczeństwa, gdyby Rosja, mimo prowokacji, jednak nie oddała, to uważam, że będą chcieli nam podpalić kraj Ukraińcami, ale do tego potrzebna jest poważna zawiść polsko-ukraińska. I tacy właśnie, takie luje, jak ten na tym wózku w Warszawie, opłaceni albo zmanipulowani, zaraz drugi taki fus, taki karaluch, który tam wyszedł gdzieś z nory, nawet jak częściowo mieli argumenty, to po co ta agresja? To po co ta agresja? Troszkę ich zatkało, jak ja powiedziałem, że to, co wy macie do Ukraińców, to jest wynik waszego głosowania przecież. To wy takich polityków wybraliście. To pamiętam, że przez chwilę ich zatkało. Tak, to są, proszę Państwa, skutki wyborów. Byłem przeciwko przyjmowaniu Ukraińców, ale jestem przeciwko napadania na nich. Bandytów trzeba napadać, ale nie takich, którzy... Proszę Państwa, rano, gdzieś tam 5-6 rano, a oni do roboty jadą. No trochę przesady. Nie powinniśmy się tak zachowywać, bo ściągniemy na siebie potworną nienawiść. Jakby ktoś im dostarczył broń, a jest takie ryzyko, mnóstwo broni zginęło, i wbiją się do tych miast, do tych bloków, to będzie niezła jatka. Są w stanie z pomocnictwem jakiejś agencji wojskowej są w stanie okupować cały kraj. I nic z tym nie zrobimy. A ile przy tym będzie przelewu krwi, tragedii ludzkich? Opanujmy się, naprawdę. Popełniamy takie błędy, jak ci rolnicy, proszę Państwa. W całym kraju strajki. 500 blokad. I wiecie, co się Państwo dzieje? Te tiry oczywiście jeżdżą cały czas. Ale ruch został puszczony drogami o mniejszej wytrzymałości. Budynki drżą. Jezdnie się zarywają, a rolników to nie interesuje. Mają rację. Proszę Państwa, na tej blokadzie rolników, gdy kłóciłem się z tymi rolnikami, próbując im wytłumaczyć, że pod domami polityków, i to będzie skuteczny protest, przyszedł facet, który widział, że się kłócę z nimi, właśnie z tej kolejki, wysoki, tam, dałby im radę, i zaczął na nich wchodzić. Ale, proszę Państwa, to jak głupi i głupszy była dyskusja. Mówię, człowieku, oni mają rację, przestań. A oni do niego, on do nich. Dom wariatów, w końcu machnąłem ręką, proszę Państwa, odszedłem. I dopiero wtedy ten lider tego strajku zrozumiał, że chcę dobrze dla obu stron. Tak nas pokłócili. Jak to było możliwe? Wiecie, kto nas pokłócił? Ci, którzy mówią... Polacy, jesteście mądrym narodem. To oni nas pokłócili. Oni z nas szydzą. Udowodnijmy im, że jesteśmy mądrym narodem.
wybory do Europarlamentu, Ruch Dobrobytu i Pokoju, zbierajmy podpisy. Niebawem powiem, co z tymi podpisami zrobić, żeby nie było tak, jak w parlamencie. Że mieliśmy zebrane podpisy, ale jacyś właśnie ludzie, którzy się podszyli pod działaczy Ruchu Dobrobytu i Pokoju, zarządy nie dopilnowały, a może tak chciały. Oczywiście niektóre osoby, wystarczy, że będzie taka silna jednostka, jakoś tam średnio wygadana, inni mu ulegną i, proszę Państwa, jedna parszywa owca zaraża całe stado. Te parszywe owce trzeba usuwać. Bez w ogóle milisekundy zawahania. Zawsze będzie miał okazję się zrehabilitować. I wtedy można go z powrotem przyjąć. Ale póki co, proszę Państwa, będziemy łapali, rolnicy będą łapali, my będziemy łapali w drugiej kolejności. Inne sytuacje z polowania na niewolników na Ukrainie. Tu wyciągają człowieka z autobusu. Widać, że to jest taki mężczyzna około 50, 40 paru 50 lat. Czyli wnioskuję, że już 30 parę lat pracuje dla swojego kraju. Płaci podatki. Zaraz tutaj zejdzie na zawał. Jeszcze parę lat do emerytury by miał, ale się taki właśnie utylizuje. Wtedy nie potrzeba będzie utrzymywać tych ludzi na zasiłkach i tak dalej, i tak dalej. Łapanki są masowe. Tutaj oficerowie, czyli honor oficera, wiadomo, wojenkomatu ukraińskiego, kłamią, że tam czegoś zapomnieli, żeby wejść do bloku. Zresztą zobaczcie, jaki syf, te budynki, te dziury, to wszystko. Tak zaorali ci politycy Ukrainę i kłamią, żeby tam gdzieś komuś powiastkę dostarczyć. A to dowód na to, że Ukraińcy wcale nie chcą bronić swojego kraju. Nie mają nawet takiego zamiaru. To jest, proszę Państwa, ukraińskie wojsko na ćwiczeniach, czyli dotychczasowi cywile, z których zrobili wojskowych. A jak już są wojskowymi, no to wiadomo, że ginąć może, prawda? Bo cywile to wystarczy tylko w mundury ludzi poubierać, a potem powiedzą, że to wojskowi byli. Czyli jest akceptacja społeczna na to, żeby zginęli. A gdyby byli cywilami, no to by nie było tej akceptacji. No i tutaj sami Ukraińcy mówią, proszę Państwa, ten cały oddział, który tutaj jest na tych ćwiczeniach, mówi, skąd się tam znalazł? Тут товариш каже, треба заплатити комуналку. Кажу, можеш не платити, ти в армії, типа. Розказує історію, як його загребли, коротше. Давай. Це все однаково. Це прихня. В двох словах. Та розкажи, Вова, не соромся. Речі, перескажу історію. В 2 часа дня він йшов на роботу, час роботи. Під'їхав бусик, і в 10 часов вечора він уже в військовій частині. Він мовив о тим, що під'їхав бусик і i już się stał wojskowym, tak? Bo ten busik z tymi cwaniakami z wojenkomatu podjechał. Reś i sestra zabrała z kwartyry, dlatego że no, trzeba jakoś wyselać już po trochę. Człowiek stoi, płaci w stanie miesiąc za komunalkę. I tu, żeby ty rozwijał, po głowie, no nie było. Następna historia. No dawaj, dwóch słowa. 200 metrów do roboty. Nie dyszu? Nie dyszu. Ten następny 200 metrów miał do pracy, no i nie doszedł, bo go złapali, nie doszedł do pracy. Co w Lwiv, tak? Tak. A was wyzwitka? Z Rynicką oblasti. Lwiv, Rynicką oblasti. Ten jest z Lwowa. Tu prosto, no ja nie znaję, tu znajdę to, kto przyszedł sam, co prawda, no... Czy tu jest ktoś, kto w ogóle sam przyszedł do wojska? Od nowej szkapa dostanie doma. Wszyscy, proszę Państwa, w tym oddziale zostali złapani. Ze szkapa gdzie stało ktoś? Tak. A on był... Mnie rozkazali historię, chłopcy, kiedy u nas w частині... Żynka tak może zdala... У нас в частині були, коротше, знаєте, перший день, коли приїжджають. І так далі, і так далі. І оповідаємо ту історію. Цілий відділ, який там стоїть в тій колейці, został złapany gdzieś tam w różnych okolicznościach. A to ktoś kogoś podkablował i przyjechali, a to go złapali na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, oni nie chcą walczyć.
jesteśmy w potworny sposób okłamywani. Oni nie chcą walczyć, a my mamy im pomagać. Musimy znaleźć jakiś obłęd. Ja rozumiem, że oni są pieniądze, bo to człowiek, istota inteligentna i pewnie pieniądze by chciał, żeby pomoc nam się przydała, ale sami nie chcą walczyć. No więc po co to wszystko? To o co to wszystko? I w jakim celu jesteśmy ogłupiani? Może tylko w celu wyciągnięcia od nas pieniędzy. Ale sami Ukraińcy nie chcą walczyć za swój kraj. Widzieliśmy, jaki tam jest syf na ulicach, jak ich wydrenowali. A w Warszawie, proszę Państwa, jakie samochody na ukraińskich numerach, nowe duże BMW-ki, jakieś Jaguary i tak dalej, i tak dalej. No nie, no to elita to tam w Warszawie sobie siedzi, po hotelach luksusowych. A ta biedota, tak będzie też z nami. Ktoś może myśli, że biedotą nie jest, ale jest. A co, myślisz, że masz jakiś tam domek, to ty już jesteś elita, bo na Ukraińca patrzysz z góry? Dla tych z zachodu jesteś taka sama biedota, jak ci na Ukrainie. Oni też mają domki, tylko troszkę bardziej zaniedbane. Prawdziwa elita to ci, którzy mają dostęp do tych świńskich przetargów. To jest elita. Ci ewentualnie może gdzieś tam w hotelach przycupną na wypadek wojny. A my będziemy stali w tych kolejkach i będziemy i gdzie, kim tam byłeś przed wojną? A, byłem urzędnikiem tego urzędu. A ty? A, ja byłem urzędnikiem tamtego urzędu. Proszę Państwa, ten żart, który kiedyś opowiedziałem, on jest coraz bardziej realny. A jak komuś się wydaje, że jakoś tam ucieknie do Hiszpanii przed wojną, że tam sobie przepyka gdzieś, bo już jakiś apartament sobie kupił, czy jakąś tam działeczkę, domek, to przestańcie śnić. To będzie tak jak z tym Lujem w Warszawie i tym Karaluchem, tym drugim żulem, który go wspierał. Przyjdą takie żule, będzie tam w Niemczech taki, przyjedzie żul i powie, że to naziści z Polski, że dlaczego nie bronią kraju, tylko tutaj nam zabierają socjal. Tak powiedzą. Raus powiedzą, pojedziesz do Hiszpanii, to powiedzą, a to ci, to tacy jak oni bombardowali Guernikę, to ci faszyści z Polski. Takie mamy przez naszych liderów antysystemu i inne sytuacje. Taką mamy opinię. Proszę Państwa, no to tu mamy taką informację. Antifa zaatakowała polskich piłkarzy w Niemczech. Nazwali nas nazistami. No i to nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa. Ze mnie zrobiono rasistę. Jak Państwo wiecie, politycy świadczyli przeciwko mnie w procesie, bez mojej obecności, w procesie karnym. Wmówili mi, że jestem, proszę Państwa, rasistą, homofobem. Jeszcze, że pobiłem człowieka ciemnoskórego. Proszę Państwa, to jest jakiś dramat. Nie wytłumaczycie się, nie macie żadnych szans. Tak jak ci Ukraińcy, których ten Luj opluwał, którzy mogli nie być nawet Ukraińcami. To mogli być Białorusini, tak po prostu ich zaatakował jak debil. Tak samo będziecie atakowani, jak debile z Antify zaatakowali polskich piłkarzy. Tak samo będziecie atakowani. To jest plan, tym ktoś steruje. To nie dzieje się przypadkiem. Pętla się wokół nas zaciska. Eurowybory. Ostatnia szansa. Po eurowyborach będzie naprawdę ostro. Stany Zjednoczone są na musiku. Państwo wiecie o tym. Tłumaczyłem to zbyt wiele razy. Tak będzie z nami. Ale są też pozytywne symptomy. To widać, że społeczeństwo Europy Zachodniej jest na wyższym poziomie, bo my to garniemy się do wojska, a tamci odchodzą z wojska. Interia Wydarzenia pisze o fali rezygnacji w Europie. Żołnierze masowo odchodzą z wojska. Pani Marta Stępień w artykule tutaj popisuje się taką, proszę Państwa, złotą myślą. Europejscy żołnierze odchodzą właśnie wtedy, gdy NATO ich potrzebuje. To po polityko powtarza takie brednie. Pani Marto, a my, społeczeństwo, nie potrzebujemy rzetelnych dziennikarzy czasami? Właśnie teraz, kiedy rzetelnych dziennikarzy potrzebujemy, to takie, przepraszam, pierdolamento rozgłaszacie? To bardzo mądre jest.
nie uczestniczyć w armii. Armia niech sobie będzie, ludzie, którzy są w armii, emerytury i tak dalej, zasłużone jako reprezentacja w razie tam klęsk żywiołowych i tak dalej, ale nie wojna. Po co ta armia? Po co komu ta armia? Mam znajomego, który mówi: Maciek, silna armia, silna armia. No to pytam, a przepraszam bardzo, czy polscy politycy to tak z własnej nieprzymuszonej woli polecieli do Stanów Zjednoczonych, jak pan Biden tylko na nich gwizdnął? No nie, nie, no to on im kazał i oni go słuchają. No to jest dobre, jak go słuchają? No nie, 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 to nie jest dobre, jak go słuchają. No dobrze. A jak będziemy już taką silną, silną armię mieli, to powiedz mi, to Stany Zjednoczone będą miały wpływ na tą armię, jak na tych polskich polityków? No, odpowiedzialnych za wojsko, tak? Prezydent, premier. No będą mieli. A jak będą mieli tę armię do dyspozycji, to skorzystają? Użyją jej do jakichś swoich interesów wojny, czy nie użyją? No użyją. A jak nie będziemy mieli tej silnej armii, to użyją? No nie użyją, bo nie będziemy mieli armii. Przepraszam, to jest tak proste, że aż oczy bolą. No, nie ma innego wytłumaczenia. Po co ta militaryzacja? I tu kompromitacja Konfederacji, kompromitacja Lewicy, czyli partii pomocniczych w stosunku do Platformy i PiSu, kompletna. O Hołowni to już, proszę Państwa, to się w głowie nie myśli. Przestępca, marszałek, który łamiąc polskie prawo, pluł na polskie prawo, na przepisy ONZ-owskie pokojowe, obraża i wygraża głowie mocarstwa nuklearnego. Jak jakiś wariat. Tylko wybory do Europarlamentu. Żołnierze niemieccy odchodzą. W 2023 z niemieckiej armii zrezygnowało 1500 wojskowych. W Wielkiej Brytanii co roku brakuje 1100 żołnierzy. No tak, no, bo oni mają wyższy poziom świadomości, ale do czasu. Do czasu. Idzie tę sytuację wymanewrować i w tę stronę idzie Europa, żeby jednak tych odejść z armii nie było. Jak to zrobić? Zubożyć społeczeństwo. I wtedy zostawić jedyną furtkę do godnego zarabiania, do spłaty kredytów i tak dalej, w postaci kontraktu wojskowego. To przed Europą jest, to jest jeszcze przed nimi. My już zostaliśmy tak zubożeni, że proszę Państwa, jak można, ludzie, pomyślcie, jak można swoje dziecko zamiast do szkoły kształcić się w zawodzie dobrze płatnym, jak można wysłać swoje dziecko do armii? Jaką ono tam karierę zrobi? Ludzie, zastanówcie się. Co wy robicie? No te dzieci są trochę nieświadome, co idą do tych szkół, ale wy je tam popchnęliście? Czy macie po kolei w głowie? Ile żołnierz zarobi na wolnym rynku? A jak wojny nie będzie, to ile żołnierz zarobi na wolnym rynku? A jak wojna będzie, to stracicie dziecko. Czy wy macie po kolei w głowie? Tak czy siak, złe rozwiązanie. Czy wojna będzie, czy wojny nie będzie? Jedno gorsze od drugiego. Ale ci są mądrzejsi. Do czasu, dopóki ich nie zubożą i sami polecą w te mundury jako jedyna forma ochrony. Premier Tusk apeluje do rolników: otwórzcie szeroko oczy, zobaczcie, kto was podpuszcza. Proszę Państwa, za strajkami rolników stoją ludzie Platformy, bo wiem, bo przyglądam się od dołu, ludzie PiSu, ludzie Trzeciej Drogi. Nawet dziś był działacz z Trzeciej Drogi na strajku rolników. No i co? A on, kto was podpuszcza? Proszę Państwa, to jest już, to jest naprawdę, tak zmalał po tej wypowiedzi Tusk w moich oczach do takiego małego ludzika. Proszę Państwa, rzadko kto wie, że podpuścić kogoś można słabą postawą. Jeżeli się toleruje pewne zachowania, no to u zdrowego, normalnego człowieka następuje taka reakcja: mogę iść krok dalej. To panie Tusk, to kto ich podpuścił? To kto ich podpuścił? No pan, przecież panu podlega policja. Co my, głupi jesteśmy i nie widzimy na tych strajkach, jak policja się odwraca, jak najdalej odchodzi, nawet jak się ludzie kłócą, bo w razie czego, żeby nie widzieć i nie interweniować? No to takie rozkazy dostali, nie wpieprzać się. To przecież to pan to zrobił.
A teraz pan udaje głupiego. Taki malutki z pana, taki Tusk wyszedł malutki. Paliwo po 5 zł. O, i tu jest konkret Tuska. Konkrety Tuska. Tu mamy konkrety prezydenta Wojtkowskiego, jeśli takie banialuki opowiada, proszę państwa. Dziury w drogach jak po bombardowaniu. A oni o jakichś konkretach mówią, proszę państwa, powydawali, pomarnowali pieniędzy, długów narobili i oni zadowoleni, proszę państwa, oni chcą dalej rządzić. A PiS ich tam delikatnie oczywiście krytykuje. 8 lat sprawował rządy w kraju, czyli miał wszelkie mechanizmy kontrolne nad samorządem, gdzie ludzie Platformy i Lewicy robili co chcieli. I też nie dali, proszę państwa, jaka to jest komedia. Kwotę wolną od podatku mieli podnieść do 60 tysięcy, a premier mówi, no w tym roku jednak nie da się ze względów finansowych, budżetowych. No bo trzeba jaśnie panowi z Wall Street zapłacić za te graty, które zakontraktował Tusk, pod które już wziął kredyt, a nasze życie jest żyrantem tego kredytu. Pamiętacie taką aferę? S-447, byliśmy pierwsi, którzy o tym powiedzieli. Dopiero później ci antysystemowcy, patriotyczni, turbopatriotyczni się rzucili, a my już wtedy byliśmy na innym etapie. Mówimy, nie. Oni tak bezczelnie od nas tej ustawy S-447 po prostu nie wezmą. My to będziemy przepłacać. I ta kwota i tak wróci do Stanów Zjednoczonych, Z tym, że ta formuła przepłacania jest jeszcze gorsza, bo nie dość, że my spłacimy te roszczenia, to jeszcze cały czas będą niespłacone. Tak to się dzieje. No ale ja nie głosuję na nich już od wielu, wielu kadencji. Mam czyste sumienie. Zapraszam was, kochani, do takiej samej postawy. Dziś w tych wyborach do Europarlamentu mamy wybór. Nie będzie wykrętu. I jeszcze pomóżcie nam zbierać podpisy dla pluralizmu większego. Żeby był większy wybór. No przecież krzyczeliście niektórzy, demokracja, ja tu mówię do oczywiście połowy procenta oglądających nasz program, bo jak wiecie państwo, już wielokrotnie pokazywałem, 99% zgodności jest. Na It Hardware jest ciekawa sytuacja dotycząca gwałtownego spadku na telefony iPhone amerykańskie, to jest ta korporacja. W Chinach spadł ten popyt, no bo proszę państwa, jak Stany Zjednoczone wytwarzają zagrożenie dla Chin i być może oprogramowanie w iPhone'ie, które używają Chińczycy, jak to mówią Amerykanie, szpieguje, no to spadło. I okazuje się, że dyrektor generalny Apple'a, Tim Cook, ukrywał przed akcjonariuszami, czyli tymi często frajerami, którzy kupili akcje, pomogli korporacji się rozwijać, że właśnie im spadła sprzedaż, co powinno być ujawnione, co mogłoby wpłynąć na to, że ludzie by się tych akcji pozbyli, zanim staniały, ale się nie pozbyli i one staniały i Apple ugodę z tymi akcjonariuszami zawiązało. $490 milionów ugody, prawie $500 milionów akcjonariuszy dostają, ale wiecie, to jest akcjonariusz amerykański, polski akcjonariusz tego nie dostanie. Tak to działa, bo my jesteśmy akcjonariuszami drugiej kategorii. W Stanach Zjednoczonych takie odszkodowania są możliwe, bo oni wiedzą, że pieniądze i tak zostają w Stanach, i tak zostają w rodzinie. Najgorzej jest, jak my się podczepiamy pod tamte systemy, i wtedy już będziemy bici z każdej strony. Ale proszę państwa, to jest właśnie to, co uważam, to jest niezwykle ważne, że kursy akcji firm globalnych, które się wyprowadziły z Rosji, powinny paść na łeb, na szyję. Bo zawsze, jak się zmniejsza sprzedaż, publikują wynik takiej spółki, no i zawsze następuje ucieczka od takich akcji. A tutaj przeprowadzono nam pranie mózgu w postaci inwestuj w akcje. I do tego się Facebook przyczynał, reklamował te wszystkie inwestycje, tolerował to rząd Morawieckiego, pamiętamy. Później rząd Tuska też to toleruje.
I dlatego te akcje nie spadają, bo frajerzy, mimo że zyski spadają, obrót spada, na pewnych produktach po prostu cały czas inwestują, w związku z tym kurs nie może spaść, bo jest cały czas popyt. Ale ci, którzy wiedzą, że i tak to padnie, i tak to padnie, wypychają na górce akcje, a was chcą obuć w bezwartościowy papier. Dla nas też ważna informacja to to, że rośnie liczba pacjentów w szpitalach onkologicznych w Polsce. Około 11 lat temu jakiś fajny gościu, mądry człowiek nagrał pewnego vloga. Ja go Państwu znajdę i zamieszczę linkiem pod naszym materiałem. I ten człowiek w tym vlogu mówi, że nowotwory stają się tak popularne jak grypa. Wtedy pamiętam, się oburzyłem. Ja to pamiętam, 10 lat temu słuchałem. Mówię, no tu przegiął. Nie, proszę Państwa. My wszyscy mamy mieć raka. I będziemy mieli tego raka. Już nie ma gdzie kupić zdrowych produktów. Pozdrawiam fantastyczne nasze środowisko Ruchu Dobrobytu i Pokoju z Kielc. Byłem gościnnie po drodze z Małopolskiego. Poczęstowano mnie kawałkiem kiełbaski. Proszę Państwa, taka... Ja takiej kiełbasy szukałem przez ostatnie 20 lat. Taka, jak pamiętam z PRL-u, jako dziecko. Taka, jak pamiętam. No, to jest, to jest nadzieja, że jakoś tam... A, ale oni nam i tak wszystko zepsują. I tak nam wszystko zepsują. Zakazami, nakazami, bo korporacje są źreć. Nie może być wolnego obiegu. Prezydent miasta z Platformy Obywatelskiej zrobił akcję, jak to pomaga działkowcom. Proszę Państwa, przecież wiemy, że ten rząd wprowadza przepisy, które mają zniszczyć wiele ogródków działkowych. Jak o 180 stopni. Taka hamuwa, że się w głowie nie mieści. Razem z oczywiście Lewicą, która współrządzi i Hołownią. A ludzie lajkują panu prezydentowi i mówią, fantastycznie, panie prezydencie. Zobaczcie, jaka polityka jest przewrotna. Zobaczcie, jaka jest fałszywa. Od dziś nagrania będą codziennie, może krótsze, ale codziennie będę wywierał presję i sam będę, proszę Państwa, zbierał podpisy. Presję na zbieranie podpisu będę wywierał. Ale kończę tym, co jest przed nami. Gdy po raz pierwszy Konfederacja promowała polski atom, to mówiłem, że jest to w interesie Wall Street i to będzie realizowane przez partię głównego nurtu. Dziś już wiemy, że będzie realizowane przez partię głównego nurtu. Trzeba antysystem zarazić przez wodzicieli antysystemowych i wtedy, proszę Państwa, już idzie to gładko. Dziś poseł Konfederacji z mównicy sejmowej po śląsku mówi, proszę Państwa, lubię, kocham Śląsk, ale to po to jest, żeby gdy coś by się stało, żeby podzielić kraj, tak? Żeby podzielić kraj. Akurat mamy rządy Platformy Obywatelskiej, a ta będzie dążyła do takiej regionalizacji. Polska jest zbyt dużym krajem. Uwierzyliśmy, że Wielka Polska, to nas podzielą. I to są pierwsze symptomy, żeby można było tego dokonać. Wmówić obywatelom Polski mieszkającym na Śląsku, że są jakby innym krajem, innym językiem władają i tak dalej, i tak dalej. To tak właśnie robiono na Ukrainie. Dokładnie tak robiono na Ukrainie. Myślicie Państwo, że język ukraiński to on jest w każdym obwodzie taki sam? Nie. Tam też to robiono. A tu wybitnie polska, patriotyczna, ludzie od Brauna i zajechał z mównicy sejmowej. Zocny panie marszałku, szczęść Boże, wysoki sejmie, moi roztomili. Powiem te pora słów jako Ślązok z dziada pradziada. Z umiłowaniu naszej pięknej śląskiej ziemi i szumnej kultury. Tak, wielki, mądry narodzie, ale nas wszystkich wyciulają.
No ale cóż, no, nie podoba nam się. Za duży kraj mamy, jeszcze mamy co tracić. Zabiorą Ślązakom, zabiorą nas. Jak nas podzielą na drobne, tak jak rolników z miastowymi w tej chwili. I taki Fritz już robi podgatowkę do tego, żeby to się stało. Tak jak podgatowkę robiła Konfederacja z reaktorami Westinghouse'u. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie Westinghouse. To Fritz już dziś z Konfederacji od Korwina wolność i niepodległość robi rozwałkę. Proszę Państwa, ratuj się kto może, ratuj się kto może. Nie głosujcie na tych ludzi z Konfederacji. Przecież to trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, do czego oni zmierzają. Kończę na dziś. Proszę Państwa, w weekend, wiem, że Państwo, niektórzy możecie w weekend, zapraszam do Włocławka na promocję naszego komitetu. Mamy szansę wygrać wybory we Włocławku. Na bazie autorytetu prezydenta będziemy w stanie w kampanii do Europarlamentu tyle zdziałać. Zdziwimy wszystkich, ośmielimy wszystkich. Dzięki temu zrobimy dobry wynik, wpuścimy do Parlamentu Europejskiego naszych ludzi i będziemy mogli odczarować sytuację, dać wsparcie tym z Węgier, dać wsparcie tym ze Słowacji, dać wsparcie tym z Serbii i tak dalej, bo jeszcze nie jest wszystko stracone. To wszystko jest w naszych rękach, więc zapraszam do Włocławka. Dzień w dzień jesteście Państwo potrzebni. Mamy materiały do roznoszenia. Potrzebni są ludzie, żeby kontakt był z wyborcą, żeby ciepłych słów użyć, ulotkę wręczyć, a przy okazji będziemy mogli podczas tej akcji zbierać podpisy do Europarlamentu. Formularze czekają, brakuje ludzi. Ja ze swojej strony deklaruję, że te minimum 500 podpisów zbiorę lub jakoś tam zorganizuję. W zeszłej kampanii, proszę Państwa, byłem pełnomocnikiem wyborczym, teoretycznie w ogóle nie powinienem mieć czasu. Zorganizowałem 3800 podpisów i jeszcze 1000 na sąsiedni okręg, więc się da, więc się da. Liczę, że każdy chociaż jak 10% tego zrobi, co ja, to będzie dobrze, ale niech zrobi. Proszę Państwa, zapraszamy, ugościmy, wytłumaczymy. Jest dużo pracy do zrobienia, albo tak jak w tym materiale, link poniżej. I to jeszcze nie jest taki zły scenariusz, bo możemy stracić gwałtownie życie. To tyle na dziś. Macie Państwo kilka materiałów na moim Facebooku do obejrzenia dobrych, sensownych treści. Nie musicie fritzów słuchać i innych tam frików z tych partii głównego nurtu. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a i do zobaczenia jutro.